Onet24, Marcin Zawada, zapraszam. Obietnice wyborcze będą sukcesywnie realizowane. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział to podczas zjazdu Solidarności w Płocku. Obniżenie wieku emerytalnego, Rodzina 500+, program darmowych leków dla seniorów, a także przygotowywany przez rząd program Mieszkanie Plus. To według prezydenta początek prospołecznych zmian przeprowadzonych w porozumieniu z Solidarnością. Jej najbardziej zasłużonym członkom Duda wręczył odznaczenia państwowe, Złote Krzyże Zasługi oraz Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz zapowiedział, że nie będzie starał się o przedłużenie swojej kadencji jako przewodniczący tej instytucji. Zamierza on wrócić do polityki niemieckiej. Martin Schulz został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego na początku 2012 roku. Funkcję pełnił przez dwie kadencje. Schulz wybiera teraz Bundestag. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego uważany jest za faworyta wśród kandydatów na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Niemieckie media wymieniają go również jako ewentualnego kandydata SPD na kanclerza Niemiec. Kolejki w służbie zdrowia wydłużą się zamiast skracać. Dotyka to już także najmłodszych pacjentów. Tak wynika z raportu NIK. Pacjenci muszą dłużej czekać na rehabilitację, chociaż tu kolejki od lat biją rekordy. To samo dotyczy kolejek do szpitali. Kolejkowy koszmar zaczął dotykać także najmłodszych. W poradniach endokrynologicznych średni czas oczekiwania na wizytę sięgał w zeszłym roku aż 180 dni. Duże problemy były także z dostępem do poradni immunologicznych, genetycznych, szpitalnych oddziałów otolaryngologicznych, czy z urologią dziecięcą. Do ponad 2 milionów głosów wzrosła przewaga Hillary Clinton nad Donaldem Trumpem. Trump zwyciężył, bo dostał więcej głosów elektorskich. Wciąż trwa liczenie wyników. Jak podaje ośrodek The Cook Political Report, na Clinton zagłosowało ponad 64,4 miliona Amerykanów, a na Trumpa ponad 62,3 miliona. To oznacza, że kandydatka demokratów ma ponad 2 miliony głosów przewagi nad rywalem. W ujęciu procentowym dostali oni odpowiednio 48,1% oraz 46,5%. O zwycięstwie Trumpa zdecydował fakt, że zdobył on 290, czyli większość głosów elektorskich. Teraz to wszystko, Onet24. Dziękuję za uwagę.